Zaczyna się bajka, bo on nadjeżdża. I to jak nadjeżdża? Czarną limuzyną długą, z amerykańską flagą, garnitur, koszula olśniewająca. Polscy pisarze przy stoliku w kawiarni i czytelnika z zawiści się skręcają, ale chuj z nimi, z tą biedotą. Parę tysięcy ludzi w kolejce wstrzymuje oddech, a potem wybuch miłości, podziwu, zachwytu. Tyle, że ten zachwyt dzięki wcześniejszym wywiadom w telewizji miał taki zasięg i siłę, że obudził śpiące demony. Zastukał do tamtej zabitej deskami wioszczyny i dwóch byłych chłopców, czyli syn gospodarza, u którego się Jurek z rodzicami ukrywał, przez przypadek ten sam, co uratował Jurka, jak mu na ślizgawce ściągali spodnie, i jeszcze jeden syn sąsiadów, brat niewinnej Ewki Kurewki z książki, czyli te byłe dzieci wsiadły do pociągu jednego, potem drugiego i przyjechały do Warszawy. Broń Boże, nie po to, żeby oskarżać. To byli dobrzy ludzie. Książki zresztą nie znali i nic ich nie obchodziła. W ogóle nie mieli pojęcia, że ich sobie na ten dzień wypożyczyły Erynie. Ale oczywiście, oczywiście liczyli na wdzięczność. Potem mówili, że wystarczyłoby zwykłe dziękuję. Ale pewnie, że liczyli na coś więcej. Co im bogacz ze Stanów Zjednoczonych mógł za taki drobiazg jak uratowanie życia ofiarować. Widzisz to, Klaus, jak ustawiają się w kolejce, pocą, przepychają, dochodzą, przedstawiają. To my. I tu Jersey, wielki i zawsze przytomny. Wielki Jersey, na widok zmaterializowanego sennego koszmaru, się pogubił. Ja nie mówię, żeby zaraz objął i zapłakał. Ale nie wstał nawet, tylko podał rękę na siedząco, powiedział, że jego rodzice nie żyją. Oni na to, że ich żyją. Podpisał książki, za które zapłacili, i tyle.